Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Klintech, Black Gum, czyli dressing do opon. I zacznę od tego, że butelka jak dłużej postoi, ta naklejka, czyli opis, zwyczajnie się odkleja. Odstaje w ten sposób, o tak. Tak to wygląda, tak wygląda na półce ta buteleczka. Trochę to jest wkurzające, no ale myślę, że nie to w tym produkcie jest najważniejsze. I teraz tak, co do produktu. Jeżeli chodzi o aplikację, tak jak widziałeś, dwa podejścia. Przód opona będzie tak w manieczku właśnie. Tak będzie w manieczku rozłożenie tych opon, czyli felg. Jedna porcja bez dotarcia, przód. Dwie porcje, grube porcje, tył. I wykończenie, no tutaj jest tył masakra. Dwie grube porcje, totalny połysk. Felgi poleżały w domciu 9 dni. 9 dni, zanim zobaczyły wodę, ale to na końcu kropling zobaczysz. O ile w ogóle występuje ten kropling przy tym dressingu. 9 dni, także solidnie opona je przyjęła. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację produktu, bardzo poprawna, bo to jest taki oleisty, ani to żel, oleisty produkt, który niestety nie powala zapachem. Tutaj jeżeli chodzi o zapach, smród. Smród, jest wiele takich dressingów, śmierdzi, zwyczajnie śmierdzi. Ale możliwe, że odwdzięczy się to trwałością, tego nie wiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację, bardzo poprawna, elegancko, ładnie, równo się rozprowadza, odwracasz gąbkę, drugą stroną zbierasz, bajka. Dwie grube porcje, no to tutaj wiadomo, rozprowadzasz i czekasz. I teraz tak, po 9 dniach, słuchaj, tam gdzie dałem jedną porcję, odwróciłem gąbeczkę, zebrałem i zostawiłem, bez docierania fibrą, ładnie przejechałem paluchem i nie ma tłustego, czyli zrobiła się taka jakby powłoka na oponie. Z tyłu, gdzie niegdzie jeszcze było tłuste, i tył wali plakiem. Nie moje wykończenie, ale fajnie, bo z tym produktem jest tak ciekawie, że jedna porcja bez docierania, delikatny połysk, nie jest to satyna. Kurczę, na tych oponkach tak wpada w połysk, delikatnie, ale za to przyciemnienie jest kozackie. Naprawdę fenomenalnie przyciemnia. Jeżeli chcesz satynę, bo tutaj matu to raczej nie będzie, satynę to kładziesz i docierasz fibrą. I wtedy będzie takie wykończenie satynowe. No tył, wiadomo, dwie porcje, walisz w połysk. Ale on znika po pierwszym opłukaniu wodą, także raczej tył może nie, tył troszeczkę przygasa. Przód ładnie ten połysk minimalnie traci. Tył, no myślę, że jeszcze z jedno mycie. I teraz tak, na końcu, raczej może inaczej. Czy dressing fajny? No fajny, no co, no zabezpieczył opony. Wykończenie naprawdę ciekawe, bo opona naprawdę zrobiła się ciemna, taka czarna, fajna, przyjemna. Kwestia tylko teraz, jak długo posiedzi. Jak długo posiedzi, ciekawy jestem sam, bo oponki przygotowane mistrzowsko, będą to warunki miejskie. W aucie będą z prawej strony, przód jedna porcja, tył dwie porcje, z tego względu, że tył ma gorzej w aucie. I teraz tak, ja jako test trwałości zaproszę Cię do propozycji na końcu filmu. Tam będzie test trwałości tego produktu i tam się wypowiem na użytkowanie tego dressingu, czyli jak się oczyszcza, no i przede wszystkim jak długo posiedział. A ja teraz Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę Ci kropling, o ile występuje przy tym dressingu, po 9 dniach. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!